było. Siemaneczko, siemaneczko. Dzisiaj jedziemy do takiej nowej restauracji, która znajduje się na wzgórzach. Jeszcze tam nigdy nie byliśmy, ale kiedyś tylko koło niej przejeżdżaliśmy i wpadła nam w oko i musimy dzisiaj ją przetestować. Wszyscy już gotowi do wyjścia z domu? Tak jest. To bierzemy kaski. Emi, ty coś bierzesz? Co bierzesz? Coś ważnego? Rzeczy do rysowania, autko i naukę. A, naukę. No tak, przygotowujesz się do egzaminów. W przyszłym tygodniu Emma zdaje egzaminy z pierwszej klasy, tak? Z zakończenia pierwszej klasy. Zobaczymy, jak jej pójdzie. W piątek. W piątek. Następny będzie też w piątek. Z angielskiego. Tak, za 2 tygodnie i za tydzień. Dobra, to będzie za 2 tygodnie, a teraz spadamy do restauracji. Chodźcie z nami. Honda przygotowana, czyściutka, umyta, wyczyszczona, bo ostatnio się zakurzyła. Byliśmy na Freedom Beach i tam jest, kurczę, taka droga, że się kurzy, nie ma asfaltu. O. No i się mocno zakurzyła, ale już jest czyściusieńka. Można szaleć. Ważna informacja jest taka, że do tej restauracji potrzebny jest jakiś środek transportu. No my mamy skuter, bo pieszo tutaj z miasta nie za bardzo da się dojść, bo jest to dość daleko, wysoko w górach, więc myślę, że pieszo nikomu by się tam nie chciało iść. No właśnie, no da się. Dobrze, że sobie podniosłaś, bo będzie było cię słychać. Pokażemy wam teraz, pod jaką górę trzeba się tutaj wstyrmać, żeby do tej restauracji dojechać i jak długi jest ten odcinek. Okej, startujemy. A więc pierwszy odcinek, bardzo, bardzo wysoki. Stromy odcinek, ale to nie wszystko, bo przed nami kolejny stromy odcinek. Mam nadzieję, że chociaż w małym procencie ten film pokazał wam, jak tutaj było stromo. Było to około 300 metrów pod naprawdę stromą górę. Pieszo nie chciałoby mi się tędy wchodzić. A to oczywiście jeszcze nie koniec trasy, tylko jeden mały, krótki odcinek, który trzeba pokonać z miasta w stronę restauracji. A więc odcinek, który przed chwileczką widzieliście, to było tylko 300 metrów z ponad kilometra, który musieliśmy cały czas pod górę jechać. Właśnie znajdujemy się już pod restauracją. Stoi dużo skuterów. Nie wiemy, czy będzie wolne miejsce. Idziemy sprawdzić. Restauracja otwarta jest od godziny 1 po południu każdego dnia. Do której godziny? Nie wiem, nie napisane. W każdym razie nie wolno psów wprowadzać. Ok, idziemy sprawdzić, czy jest wolne miejsce, bo restauracja za duża nie jest. Ale chyba coś tam się jednak znajdzie wolnego. O, tu, tylko nie ma przy super widoku, który jest bezpośrednio. O. A, okej. Dobra. A, czyli widzicie, nawet warto sobie tutaj zarezerwować miejsce dzień czy dwa wcześniej, żeby móc sobie usiąść przy stoliku, który znajduje się przy samej poręczy z przepięknym widokiem na całe Patong. Patrzcie na to. Ładna nowa karta. Piękne widoki. To i ceny muszą być wysokie. Okej, my już wybraliśmy, zamówienia mamy złożone. Czekamy teraz, zobaczymy, co przyjdzie. Jakie porcje, duże czy tylko ceny duże? Dokładnie. A teraz może pokażę wam jeszcze szybko widok, jaki tutaj jest z bliska. Tam, przy tej barierce, z góry na miasto. A więc tak, zbliżmy się tutaj do barierki i coś nagrajmy, coś tutaj pokażmy. Ogólnie to jest tutaj takie jeszcze fajne coś, że można sobie tutaj się o to oprzeć, można sobie tutaj popatrzeć, można zamówić sobie drinka, można zamówić sobie tak jak my coś do jedzenia. I siedzieć i obserwować. Takie widoki są z tego miejsca, z tej restauracji. I tutaj jest zachodzące słońce. Piękne słońce. O, już właśnie przyszli klienci do tego zarezerwowanego stolika, więc zmywam się stąd. Ogólnie tutaj w pobliżu znajduje się jeszcze jedna podobna restauracja do tej. Jest jeszcze wyżej, z której widok jest jeszcze lepszy, ale ostatnia jest zamknięta. Nie wiemy dlaczego. Jak się dowiemy, to powiemy. Albo po prostu do niej pojedziemy i pokażemy wam, jak wygląda, gdzie się znajduje i jakie są z niej widoki. Pewnie zastanawiacie się, jak się restauracja nazywa, to już wam pokazuję. Welcome to Patong Sunset View Restaurant.
Tak się to nazywa. Jak ją znaleźć? Po prostu jak będziecie jechać wysoko w górach i zobaczycie dużą ilość skuterów stojących na poboczu i jeszcze taki dodatkowo szyld, to właśnie tutaj. Tak to wygląda. Oczywiście troszkę żartuję. W dzisiejszych czasach można o wiele łatwiej znaleźć taką restaurację. Wystarczy w Google Map wpisać nazwę tej restauracji i na pewno wam wyskoczy lokalizacja tego miejsca. Same niezłe fury tutaj podjechały dzisiaj. Zaczynamy Honda, druga Honda, trzecia Honda, czwarta Honda i dopiero piąta Yamaha i na końcu szósta znowu Honda. Emi ma gdzieś jedzenie, rozwaliła się z książkami. A jak przyjdzie jedzenie Emi, to gdzie pani ci położy? A. I mam ławeczkę. Okej, moja porcja już przyszła. Wygląda to w ten sposób. Ryż osobno, penang osobno. Świnka tutaj, ostra. A Emi, ryż wygląda tak o... w serduszko, w kształcie serca. Tak jest. Jak tam, Emi, twój ryżyk? Pyszny? Ja swojego jeszcze nie spróbowałem. No to dobrze, że twój chociaż jest pyszny. Ja zaraz spróbuję swój. Ja mam na ostro, standardowo. Dorota zamówiła sobie pad thaja. Nie wygląda to w ten sposób. Trochę już go rozciapkała. Posypała tutaj czym? A, orzeszkami. Okej. Okay. Jak smakuje twój? Dobry. Tak? Smaczny taki. Tak? No to super. Pad thaja czasami się z kim gruje, ale ten jest taki spoko. Dobra, zaraz sam spróbuję. Z ważniejszych informacji to pamiętajcie o tym, że jest tutaj happy hour, czyli promocyjne ceny, na przykład koktajli, gdzie kupujecie dwa, a jeden dostajecie w gratisie lub na przykład zniżkę, niższą cenę na piwo lub na jakieś takie inne rzeczy do picia. Okej, okay, może troszeczkę przesadzam, wcale aż tak bardzo drogie jakieś nie są. Są tylko po prostu droższe niż w jakichś najtańszych miejscach. A druga sprawa to drogie to też takie pojęcie względne, gdzie się znajdujemy, no bo jeśli mamy na myśli Polskę, a tutaj to i tak jest bardzo tanio. Ciekawostką tej restauracji jest jeszcze to, że oni sami hodują sobie tutaj swoje rzeczy, składniki, których później używają do przyrządzenia potraw, które możemy kupić i zjeść tutaj w restauracji. Obecnie widzę, że jest tutaj chyba trochę zarośnięte, ale papryczki jakieś czerwone tam widać. Co oni tutaj jeszcze mają? Mają tutaj taki namiot, zrobili sobie taką swoją tutaj szklarnię. Tutaj mają jakieś ładne kwiaty, tutaj rośnie im papaja. Tylko, że nie ma jeszcze żadnych owoców. Nie wiem, czy jest za mała, czy już zerwane są owoce. No i tutaj jeszcze mają taki stół do przyrządzenia różnych sobie tutaj rzeczy. Coś tam mają pochowane, a tutaj mamy kuchnię. No i tak wygląda ta restauracja. Ogólnie super miejsce. Jak tam? Zadowoleni z pobytu w restauracji? Tak. Tak? Dania smakowały? Tak. Polecilibyście komuś tą restaurację? Co robili? Polecilibyście komuś tą restaurację? Tak. Też polecielibyście chyba. Serio? Tak. Ja to nie wiem. Wsiadamy na skuter i spadamy do miasta. Emi poszła sobie zrobić zdjęcie z popularnym kogutem tutaj na patong. Patrzcie na to. Okej. Okay. Tam właśnie jest taki kogut, o którym kiedyś kręciliśmy film. Jak chcecie zobaczyć to wideo, to tutaj macie linka teraz u góry. A tutaj robi się zdjęcie z kogutem za 20 batów. Co tam było? Kogut na smyczy, no za 20 batów można sobie co? Fotkę z nim strzelić.